Ten wieczór jest wyjątkowy, bo to 87 lat temu, właśnie tego wieczoru, siostra Faustyna, kiedy weszła do swojej celi, zobaczyła Jezusa, który prosił ją, żeby namalowała Jego obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Znamy Go wszyscy. I Jezus, to jest jedyny taki obraz, Jezus sam o Niego prosił, szczególny obraz, z którym związał też wielkie obietnice. Jezus mówił, że będzie udzielał wielu łask przez ten obraz, że to jest naczynie, z którym mamy przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. I dziś świętujemy dzisiejszego wieczoru i jesteśmy tutaj. Nie wiem, dlaczego wy jesteście, ale ja jestem tutaj, żeby uwielbiać Boże miłosierdzie i dziękować Bogu właśnie za tą Jego miłość, której doświadczam, za to Jego miłosierdzie, którego doświadczam w każdej chwili mojego życia i do tego was też dzisiaj zapraszam, żebyśmy uwielbili Boże miłosierdzie i otworzyli nasze serca poprzez te słowa, które są pod obrazem. Jezu, ufam Tobie, poprzez taką postawę w naszym życiu właśnie zaufania, czyli powiedzenia Bogu, niech będzie tak, jak chcesz Ty. Ja chcę wypełnić Twoją wolę w moim życiu. To jest wyjątkowy wieczór dla nas każdego 22 dnia miesiąca w tej kaplicy. Spotkanie Łagiewnicka 22. Spotykamy się tu co miesiąc. Chcemy być bliżej serca miłosiernego. Chcemy wspólnie się modlić i cieszę się, że jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. Naszym tematem w tym roku jest być świadkiem miłosierdzia. I jest z nami dzisiaj nasz gość specjalny, świadek miłosierdzia, Witek Wilk. Pewnie nie trzeba go przedstawiać, ale powiem kilka słów. Cieszę się, że przyjął nasze zaproszenie, że jest tutaj dzisiaj z nami. Witek jest mężem, tatą, czwórki dzieci, jest muzykiem, perkusistą. Jak sam o sobie mówi, głosi Ewangelię wszędzie, gdzie się da i jak się da. Dzisiaj tutaj w Łagiewnikach. Przede wszystkim jest to wierzący katolik i dziś tą wiarą będzie się dzielił razem z nami. Kiedyś słyszałam takie słowa jednego księdza, który mówił, że słuchanie Witka grozi nawróceniem, więc uważajcie, żeby tej łaski nie przegapić. Życzę wam otwartych serc tego wieczoru, bo głęboko wierzę w to, że Jezus miłosierny będzie dotykał naszych serc. Witajcie, bracia i siostry. To ja, dla tych, którzy mnie nie znają, to Witek wygląda tak. Wiem, w internecie było lepiej. Trudno, co robić. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Przyjaźmy z moją żoną, bo jak to tam było, Witek głosi słowo, gdzie się da i jak się da. Tak to ksiądz Rafał, który też ma tu dzisiaj dojechać, nie wiem, czy już jest, czy jeszcze nie. Bo jedziemy za chwilę, tylko tu się skończy spotkanie, jedziemy do Niemiec głosić, bo wiecie, że tam z wiarą jest troszeczkę gorzej niż w Polsce, nie? Jakiś tam procencik gorzej, więc trzeba tam po prostu jechać, więc też na początku już proszę o modlitwę, o szczęśliwy dojazd, ale jeszcze bardziej o owoce tych rekolekcji, które tam się jutro rozpoczynają. Gdy słuchałem wstępu, co siostra mówiła, to przypomniały się w sumie dwie piękne rzeczy. Jedna tak bezpośrednio związana też z siostrą Faustyną, z mojego życia historia. Tutaj jest moja żona, choć nie wiem gdzie, gdzieś tutaj jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Nie będzie się chciała ujawniać, ale mieliśmy takie piękne zdarzenie, zanim byliśmy małżeństwem, bo moje nawrócenie się zaczęło w wieku 15 lat, więc wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem. I myślę, że w tamtym okresie nie podejrzewałem, że będę miał żonę, że tak się moje życie potoczy, jak się potoczyło, pięknie. I poznawałem Pana Boga, no głównie Boga Biblii, tak? Poznawałem Boga poprzez poznawanie Jego Słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pańskich, więc zacząłem to Słowo poznawać, uczyć się praktykować, uczyć się wprowadzać w swoje życie. To Słowo i wtedy, i dzisiaj, mimo że już mam prawie 42 lata, ciągle na nowo mnie zaskakuje i pokazuje nowe rzeczy. I pamiętam taką sytuację, i może nie wszyscy ją słyszeli, to byłoby bardzo dobrze, gdy już Bóg mi wskazał, powiedział mi, to ma być Twoja żona.
pokazał mi Sylwię, myśmy się znali jako znajomi i Bóg powiedział, w którymś momencie byłem u niej w domu, jak kolega koleżankę odwiedził i Bóg mówi, to będzie twoja żona. I pamiętam w sercu, nie, no po co mi żona, przecież dookoła widzę tyle nieszczęśliwych małżeństw, a do tego, Panie Boże, przecież Ty mnie wybrałeś, do tego bym głosił Twoje słowo. I troszkę mi się nie komponowało małżeństwo i rodzina z głoszeniem Słowa Bożego. Gdybym był księdzem czy siostrą zakonną, choć siostrą wiedziałem, że będę miał ciężko zostać, już wtedy tak podejrzewałem, ale kapłanem jeszcze mogłem, tak? Więc myślałem, że w tą stronę się potoczy to moje życie z Panem Bogiem. Ja wtedy już miałem przezwisko Dzień bez cudu, Dzień stracony, bo widziałem, że to, co mówi Słowo, traktowałem poważnie i Bóg na to odpowiadał i rzeczywiście każdego dnia dokonywał się jakiś cud i obecnie też się dokonują. To nie, że się skończyło wtedy. To małżeństwo rzeczywiście nie skończyło, ale wręcz rozwinęło tą sytuację. Ale zanim do tego małżeństwa doszło, pierwszym bodźcem do małżeństwa było to, że Bóg powiedział. Rozumiecie? Nie, że ja planowałem małżeństwo, bo często jak się z kobietami rozmawia, nie? Jakie jest twoje największe marzenie? To są jeszcze tam sprzed małżeństwa. No ja bym marzyła być siostrą zakonną. No i potem niektóre coś robią w tym kierunku, żeby tak się stało, nie? Niektóre mówią, ja bym marzyła być matką, no. Nie każda marzy być żoną. Niektóre mówią, słyszę, że chciały być matką, niekoniecznie żoną, ale jak już się łączy jedno z drugim, to dobrze, to dobry kierunek, że chciałaby być żoną i matką, ale ja nie chciałem być ani mężem, ani ojcem. To jest bardzo ważne, że w ogóle to nie było jakby w sferze moich marzeń. I nagle Bóg to mówi. Czyli co zrobił Bóg? On mnie zaskoczył. I zaraz mi się przypomniały słowa świętego Pawła, który powiedział, odtąd robię to, czego nie chcę. Gdy poszedł za Panem Bogiem. Co prawda tam to dotyczyło też grzeszności, bo to był rozdział, który był temu poświęcony. Ale ja już wtedy wiedziałem, ja myślę, że mogłem mieć wtedy 20, 21 lat, jak mnie Bóg poinformował o tej przyszłości. Ja wiedziałem, wręcz miałem pewność, że gdy Bóg coś mówi, to jest najlepszy możliwy plan na twoje życie, że nie ma lepszego pomysłu, że to jest po prostu bingo. No i powiedziałem Bogu tak, więc zaczęliśmy coś w tym kierunku robić. Początki były bardzo trudne, bo myśmy byli tacy, jak wiem, woda i ogień, wiecie, zupełnie przeciwne osobowości. Było to bardzo trudne, ale Bóg był wierny swemu słowu. No i w końcu doszło do tego momentu, że wyznaczamy datę ślubu. Informujemy tam rodziców, że myśmy się, a w ogóle jeszcze wcześniej się zaręczyli, potem żeśmy się odręczyli. W sumie nie ma takiego oficjalnego aktu odręczenia, ale czyli inaczej zerwaliśmy te zaręczyny. Potem żeśmy w rocznicę poprzednich zaręczyn znowu się zaręczyli, nie? Czyli po drodze nikt nie znalazł lepszej opcji niż ta, którą Bóg wyznaczył, więc wróciliśmy do tej decyzji zaręczyn. I wyznaczyliśmy datę ślubu. Ona była na 7 października i bardzo szybko ta data się zbliżała. Nawet pamiętam, że jakąś tam salę próbowaliśmy na wesele załatwić. Już nawet menu dogadywaliśmy tego, co będzie na tym weselu. I potem ten pan coś mu tak nie pasowało, zapytał się, ale oczywiście mówimy o 2002 roku. A my nie, o 2000. No państwo chyba zwariowali. Jak można tam 2 miesiące przed salę rezerwować? Mówi, ja mam wszystko zajęte. Mówi, no to widocznie Bóg ma dla nas inne miejsce. Miał inne, piękniejsze i ten jeden dzień się akurat nie zwolnił. Bóg miał plan. Do tego chcę po prostu nawiązać. I co zrobił? Jesteśmy już bardzo blisko ślubu. Nie wiem, myślę, że 2 tygodnie. Jest tak. Jeden dzień się budzę, no na tak, Bóg powiedział, chcę tego małżeństwa, ale drugiego dnia, nie, no żona, dzieci, obowiązki, nie, to nie dla mnie. Ja chcę głosić Słowo Boże. Jest taka huśtawka. Gdzieś mniej więcej przed tym naszym ślubem za 4 razy zdążyłem Sylwii powiedzieć, że chyba nie robimy tego ślubu. Odwołajmy to może. Więc czujecie, co ona przeżywała, nie? Bo facet to sobie jakoś poradzi, ale co przeżywała moja jeszcze nie żona, tak? I pamiętam, jest ten dzień ślubu, czyli 7 października, jest rano, bardzo rano. Obudziłem się cały w stresie i jest jeszcze raz ta decyzja, nie, ten ślub to bez sensu, nie.
porażka, w ogóle nie, ja sobie z tym nie poradzę, ja to nigdy nie będę dobrym mężem, a ojcem to już w ogóle tam te pampersy, to wszystko, to nie dla mnie, mówię. Gdyby jeszcze duże dzieci od razu były, ale tak kupić gdzieś na Allegro coś, mówię, ale tak, żeby od początku tam to serwisować, mówię, nie, szczególnie z tym podwoziem był kłopot, więc w mojej głowie, ja mówię, nie, no to jest nie do przejścia. I jest, to czujecie to, facet, przerażony facet, nie, to nie dla mnie, no trzeba to odwołać, przeproszę Sylwię, no jakoś to zrozumie, gościom powiem, no to pobawcie się, jedźcie do domu. No i zaczynam się modlić, więc pierwsze co na moim łóżku, usiadłem sobie, wziąłem Słowo Boże, no przeczytałem sobie, pierw słowo z dnia przeczytałem, ale nic się nie zmieniło. Potem otworzyłem jakieś moje ulubione fragmenty słowa, które miałem, ale nic nie pomogło. Potem zmówiłem sobie różaniec. Nie pomogło. Nie chcę mówić, że Boga nie było w tych wszystkich rzeczach, ale nic się u mnie nie zmieniło. Mi to nie pomogło. No i właśnie skąd ta siostra Faustyna się pojawia. Więc kiedyś robiłem sobie zakładki w Biblii. No teraz bym nie robił, bo bym musiał na każdej stronie mieć. To bez sensu. Więc nie mam żadnej zakładki. Ale wiecie, na początku miałem tylko kilkanaście takich fragmentów, które lubię, czy coś. I pamiętałem, że jedną zakładkę w tej Biblii to mam ten obrazek Jezu, ufam Tobie. I ja mówię, to sobie pokontempluję ten obrazek, bo bardzo lubię ten obraz, w ogóle lubię ten napis. Nie chodzi tylko, że sam napis, tylko sens tego. Jezu, ufam Tobie właśnie, nie sobie, tylko Tobie, nie drugiemu człowiekowi, ale właśnie Tobie, nikomu innemu, nie? Ufaj Bogu, bo człowiek cię zawsze zawiedzie, więc tego się od dziecka uczyłem, nawet chyba zanim jeszcze poznałem siostrę Faustynę, to już to z Biblii znałem. Znaczy nie znamy się siostrą Faustyną osobiście, żebyście nie myśleli, że ja tyle żyję. No. Ale wracam do tego obrazka i szukam obrazka, czyli szukam po zakładkach. Nie? I nagle trafiam, o jest, no i się Wicio ucieszył. Był Wilk City i Kansas City, wiecie. Więc był ten obrazek, no i on dokładnie był w tym miejscu po lewej stronie, tutaj był, nie? Czyli Pan Jezus jakby patrzył na mnie. No i jak zacząłem sobie kontemplować, czyli wiecie, już nic nie gadałem, już nic nie mówiłem, już niczego nie czytałem, no już Jezu, ufam Tobie, nie musiałem czytać, nie? Bo wiedziałem, że tam na dole tego obrazka jest. I tak sobie siedziałem na tym łóżku i wpatrywałem się w te oczy Pana Jezusa i poczułem, jak tak powolutku ze mnie wszystko zaczyna schodzić, w sensie ten lęk, strach, ta obawa i tak wszystko zaczęło ze mnie schodzić i stałem się taki normalny, czyli w normalnej kondycji duchowej i fizycznej i każdej innej. Nagle myśl, ciekawe, w którym miejscu była ta zakładka? Wiecie, w sensie, co ona zakładała, nie? Ja zawsze, jak wkładałem zakładkę, to tam, gdzie jest jakby przód obrazka, to wskazywał tą treść, którą powinienem przeczytać. I to był psalm, ale nie spojrzałem na tytuł psalmu, tylko mnie ciekawił psalm jako treść. I zacząłem czytać, nie? Ciekawe, o czym ten psalm? Nie popatrzyłem na numer, bo bym już miał jakieś tam uprzedzenia, w sensie, żebym pewnie wiedział, o co chodzi. Więc bez tytułu i bez numeru psalmu zaczynam czytać. To jest dzień naszego ślubu rano, nie? Z mego serca tryska piękne słowo, utwór mój głoszę dla króla. Mój język jest jak relec biegłego pisarza, tyś najpiękniejszy z synów ludzkich. Wdzięk rozlał się na twoich wargach, przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki. Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę. Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokoju i sprawiedliwości. A prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny. Strzały Twoje są ostre, ludy poddają się Tobie, trafiają w serce wrogów króla. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie. Berło Twego królestwa, berło sprawiedliwe. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna Ci nieprawość, dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejkiem radości hojniej niż równych Ci losem. Wszystkie Twoje szaty pachną mirną, aloesem. Płynący z palców, z kości słoniowej dźwięk lutni raduje Ciebie. Córki królewskie wychodzą Ci na spotkanie. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Już mogłem tam jakieś domysły snuć, o czym ten psalm jest. Ja mówię, ale to pewnie tylko sama przenośnia. Tam. No i czytam drugą zwrotkę tego psalmu od 11 wersetu. Jest jakby teraz do kobiety tekst. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o Twym narodzie, o domu Twego Ojca.
Król pragnie Twojej piękności, On jest Twym Panem, oddaj Mu pokłon. I córa Tyru nadchodzi z darami, możni narodów szukają Twych względów. Cała pełna chwały wychodzi córa królewska, złotogłów jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla. Za nią dziewice jej druhny, już druhny, spodziewają się Ciebie. Przywodzą je z radości, z uniesieniem. Przyprowadzają do pałacu króla. Niech Twoi synowie zajmą miejsce Twych ojców, ustanów ich książętami po całej ziemi. Przez wszystkie pokolenia upamiętnie Twe imię, dlatego po wiek wieków sławić Cię będą narody. No to taka jakby może jakaś przenośnia o ślubie, ale mówię, nie, to tylko przenośnia. I nagle czytam tytuł Weselna pieśń dla pomazańca Bożego. Amen. Ja to kocham, słuchajcie, w Panu Bogu, nie, że ja nie wiem, czy to siostra Faustyna wtedy tam z góry zaingerowała, żebym za tym obrazkiem zatęsknił, a nie na przykład za Jezusem, który puka do drzwi serca, wiecie, nie? Apokalipsa, oto stoję u drzwi kołacza, tak? Kto posłyszył mój głos, wejdę do niego, drzwi otworzy. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, tak? Albo jeszcze jakiś inny, nie. Akurat nie w głowie pojawiło się, żeby tego obrazka poszukać i ten obrazek był akurat na tym psalmie jako zakładka. Słuchajcie, w tym momencie wstałem i ja już wiedziałem, że to jest wola Boża, którą zresztą potwierdził mi ileśkrotnie wcześniej. Ja na rozum to nie miałem żadnych wątpliwości, ale jeszcze pojawiły się emocje, ale wiemy, że nie chodzi o to, żeby za emocjami iść, tylko stanąć na wierze, czyli na decyzji. No i co? Dzisiaj mamy, który rok jest ten? 18. Czyli mamy no już prawie 18 lat małżeństwa, bo do października jeszcze kawałek, ale 17 z hakiem można powiedzieć. Jest to coraz piękniejsze małżeństwo z roku na rok. To, co Pan Bóg zrobił, jest niesamowite. A już w ogóle od razu w pierwszym naszym roku małżeństwa, gdy był pierwszy Wielki Post, tam gdzieś w marcu się pewnie zaczął, to wyobraźcie sobie, że miałem 46 dni rekolekcji. Ten, który mówił, nie, no małżeństwo, rodzina, nie będę mógł głosić Słowa Bożego, nie? Miałem wszystkie dni w Wielkim Poście zarezerwowane. Wróciliśmy do domu na niedzielę zmartwychwstania rano. Jeszcze w sobotę wieczorem byliśmy w Warszawie i na niedzielę rano byliśmy na śniadanie do moich rodziców. Przez całą noc jechaliśmy. Pamiętam, że nawet odkryliśmy wtedy, że nawet McDonald's był nieczynny. Świętowali zmartwychwstanie, amen. Choćbyśmy trochę głodni dojechali do domu. Ale co chciałem właśnie, tak żeby wam zostało. No Słowo Boże, Pan Bóg wiernie, zawsze wierny swemu Słowu, zawsze w tym Słowie mówi coś do człowieka i wszystko, co powie, to wypełnia. Tu też było w tym fragmencie o synach. No mamy dwóch synów, dwie córki, więc liczba mnoga nawet się zgadza. Nie ma tu, no tym, co do tego, to bardzo lubię, tak? O, miłujesz sprawiedliwość, stęta ci nieprawość, dlatego Bóg twój, Bóg namaścił ciebie olejkiem radości, hojniej niż równych ci losem. Zauważyłem, że często ludzie się burzą, że jestem taki wesoły, gdy głoszę i mam jakieś takie wyjątkowe poczucie humoru, które niektórych drażni. No słuchajcie, bo ja jestem w troszkę innym miejscu niż wy. Dla mnie był ten psalm, wy jeszcze widocznie w tym miejscu nie jesteście. Więc jak coś was drażni, to wiecie. Ale też chciałem wam przypomnieć fragment piosenki Każdy święty chodzi... Amen! Amen! Dokładnie o to chodzi. No, a jak komuś nie wychodzi, to właśnie też o to chodzi. Dobra, to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. I ten obrazek, no to jest obrazek, może obraz słowo, tylko że zazwyczaj mam wersję obrazek, nie? Obrazu nie noszę w Biblii, bo troszkę duży. Ten podpis, jeszcze chciałem o tym, Jezu, ufam Tobie. Gdy któregoś dnia modliłem się przed tym obrazem, znaczy w wersji dużej, obrazowej, w mojej parafii w Bytomiu, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego u Kapucynów, może ktoś tam jest z Bytomia, to wie, o czym mówię, to pamiętam, że pewnego dnia ten napis Jezu, ufam Tobie, tak całkowicie mnie przeszył w środku i chcę wam powiedzieć, że chyba od tamtego momentu, bo to było bardzo dawno, to było 20 kilka lat temu, ale chyba od tamtego momentu nie ma już takich punktów wątpliwości, że nie idę za Bogiem. Ja czasem nie rozumiem danej sytuacji.
Czasem nie wiem, po co się dany trud wydarza, czy jakaś taka sytuacja, w zasadzie można powiedzieć, ale przecież miało być inaczej, tak? Przecież to nie miało być tak. To cytat z jakiejś bajki, nie pamiętam teraz z której. Chyba ze Szreka. No tak, jak zobaczył, że Fiona jednak jest w tej wersji no, zielonej. Tak, to ze Szreka cytat. Przecież to nie miało być tak. Miała się przemienić w piękną księżniczkę, nie? No ale dla ogra pasowała wersja żeńska księżniczki ogrowej. Dobra, gdy takie coś się pojawia, ja sobie właśnie przypominam ten napis. Jezu, ufam Tobie, nie? Mimo, że on nie jest tak bezpośrednio wyjęty ze słowa, które bardzo kocham, bo nigdzie nie padły te trzy słowa koło siebie, Jezu, ufam Tobie, ale sens wszystkiego, co mówi Biblia, jest właśnie taki. To można powiedzieć, że to jest pewnie takie podsumowanie czy streszczenie tego, o czym mówi Pan Bóg. I druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, szczególnie, że za chwilę będzie adoracja. Często mnie ludzie pytają, żebym też o tym opowiedział, bo tak jak siostra Faustyna miała okazję widzieć Pana Jezusa. Ja nie pamiętam, w którym roku powstał film o siostrze Faustynie, taki pierwszy biograficzny. No, nie wiem, ktoś tu może pamięta, ale to było przed 2000 rokiem, prawda? Ja mówię o pierwszym, bo pewnie nie, pewnie są jakieś tam następne. Ja rzadko mam czas na filmy, więc nie śledzę. Ale taki pierwszy, który powstał, pamiętam, że mnie bardzo ujął za serce. I ja wtedy nie czytałem żadnej książki o siostrze Faustynie, nie czytałem dzienniczka, więc mogę powiedzieć, niewiele o niej samej wiedziałem. Poza tym, że wiedziałem, że ten obraz Jezus kazał jej namalować. Tak? I słuchajcie, mnie bardzo dotknęło, że ona jako mała dziewczynka miała to takie spotkanie z Panem Bogiem, z Panem Jezusem już na początku drogi życia, jako tam mała dziewczynka. Tam był taki pokazany jakby obraz, że taka mała dziewczynka przy imprezie nagle się jakby, tam ludzie się bawią, coś na wsi, ona nagle się po prostu odwraca i tak jakby spotkała Pana Jezusa osobiście, gdzieś tam potem o tym mówiła. I pamiętam, że jako młody chłopak wtedy powiedziałem, dalej jestem młody, młodszy, o. Powiedziałem Panu Bogu, ja chciałbym mieć z Tobą osobiste takie spotkanie, którego w żaden sposób nie będę mógł podważyć sobie. Sam dla siebie, oczywiście nieważne, co inni o tym powiedzą, chodzi o mnie samego. I miałem taki trud w moim życiu. Ja to, co Pana mówię na jednym z audiobooków, na pierwszym, ale chcę tutaj to streścić, ale o tym powiedzieć, bo myślę, że to może być dla niektórych osób ważne. Żyjąc cały czas, czy opierając swoje życie i wiarę na Słowie Bożym, zaczęły się w moim życiu pojawiać wątpliwości w kwestii naszego Kościoła katolickiego. Nie? Że jakby z Biblii wynika dla mnie, że Pan Bóg dał o wiele większy autorytet człowiekowi, a człowiek zdecydowanie w mniejszym stopniu na to, co Bóg dał i czym go obdarował, na to odpowiada. I to było coś, co mnie zawsze gdzieś tam zniechęcało, czy krok po kroku mnie zniechęcało. I powstała taka wątpliwość w mojej głowie, czy ja aby jestem we właściwym kościele. Czujecie, no miałem, no, jak to powiedział chyba ojciec Badeni, że wiara bez wątpliwości nie byłaby już wiarą, tylko wiedzą, nie? Więc ja miałem wątpliwości, czy na pewno ten kościół katolicki to jest ten właściwy kościół. Szczególnie, że tam mój światopogląd zaczął się powolutku poszerzać. Już wiedziałem, że są inne wyznania, jakieś tam różne, bardzo różniste. A też tkwiły w mojej głowie cały czas słowa Pana Jezusa, który powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Więc szukałem, na ile umiałem, jak potrafiłem, szukałem. Czasami było tak, że w niedzielę byłem na trzech różnych nabożeństwach, w tym na pewno na mszy świętej katolickiej. Gdyby się przez przypadek okazało, że to w tym kościele Bóg naprawdę jest, nie? To jest ten czas, kiedy jeszcze nie miałem osobistego spotkania z Bogiem, czyli miałem z Bogiem Słowem, z Bogiem w sakramentach, ale jakby, że tak powiem, bezemocyjnie, że i bez, to tylko na zasadzie decyzji, a może tradycji i decyzji. No i pewnego dnia już powiedziałem, Panie Boże, jak Ty czegoś nie zrobisz, to ja chyba z tego kościoła odejdę. I Pan Bóg chyba to słyszał, tak mi się Izajasz kojarzy, nie? Jego ucho nie jest za słabe, by nie usłyszał, więc usłyszał, miał na tyle dobre ucho, że usłyszał
I mieliśmy wtedy takie małe rekolekcje, w sensie ilości ludzi. To było w Zabrzu. Siedziałem w czwartej ławce po lewej stronie w małej kaplicy i kapłan, który odprawiał mszę świętą, to była niedziela, powiedział, że żeby wszyscy uczestnicy tych rekolekcji, czyli tam z 18 osób w porywach do 20, żebyśmy stanęli w półkolu wokół ołtarza na tą część eucharystyczną. Mówi, żeby być bliżej Pana Jezusa. I w mojej głowie powstało, no, zawsze byłem taki, że jak coś trzeba zrobić, to no to Witek był pierwszy, więc wyskoczyłem z tej ławki, ale nie zauważyłem, że ktoś obok na szturówkę mi nadepnął i się przewróciłem na środku kaplicy. Taka trochę siara była, wiecie, no. Tu tak powaga, wiecie, msza święta, a tu Witek leży jak długi. No, teraz mi się przypomniało słowo, nie, że piersi będą ostatnimi i się spełniło, bo jak już zawiązałem buta i wstałem, to oni wszyscy stali w tym półkolu, nie? Ja byłem tam. No i ksiądz zaczął dalej kontynuować mszę świętą, już wszyscy podeszli, poza Witkiem oczywiście, ale miałem szansę też na ten drugi werset, bo podszedłem, Słowo Boże mówi, ostatni będą pierwszymi. I za chwilkę się zdarzyło, bo stanąłem za nimi, oni stali w półkolu i za nimi. Nagle jeden z animatorów podchodzi i mówi, Witek, stań tam może, żebyś był z twoją żoną. To był drugi luty 2001 rok. Ja patrzę, gdzie moja żona, a moja żona była tutaj pierwsza, po tej stronie. No to nie wypadało jej przestawiać, nie? To stanąłem przed nią. No i nagle, słuchajcie, stała się druga część tego słowa, a że kocham to słowo, no to wiecie, było jeszcze bardziej żywe, więc ostatni będą pierwszymi. Stało się. Amen. Sukces. No i co? Stoję tam, tutaj była ściana, nie było tak daleko tabernakulum, bo tabernakulum było wmontowane w ścianę, bardzo bliziutko, zaraz za ołtarzem, więc można powiedzieć, ja już prawie się opierałem o tą ścianę końcową kaplicy, nie? I dalej leci msza, już było po przeistoczeniu, już dochodzi do komunii i kapłan wprowadza nową rzecz teraz i mówi, słuchajcie, dzisiaj będziemy komunię przyjmowali na rękę z tego powodu, że jak jest adoracja taka normalna, ogólna, to jest jeden Jezus na wszystkich, nie? Taki do podziału. A jak będziemy go adorowali każdy na ręce, to będzie jeden na jeden. Jeden człowiek, jeden Jezus, nie? Że każdy ma prywatną audiencję u Pana Jezusa. I mówi, jak poczujesz, że czas twojej adoracji minął, to sobie spożyjesz ciało Pana Jezusa. No i jestem na tej pozycji pierwszej. I tu muszę dołożyć, że ja miałem wątpliwości w to, że Bóg jest obecny, Bóg Jezus jest obecny w swoim ciele. Dlaczego? Ponieważ mnie zniechęcało to, że ludzie, którzy spotykali się z tym Jezusem i go przyjmowali, często widziałem ludzi, którzy nie zmieniają swojego życia. Nie widziałem w nich owoców tego przyjmowania sakramentu, nie? Nie widziałem zmiany i mnie to drażniło. A wiecie, najłatwiej jest ocenić innych, nie, niż siebie, więc oczywiście korzystałem z tej opcji. I w którymś momencie, no, kapłan mówi to, o tej komunii, powiedział o tym wstępie, ja sobie oczywiście pomyślałem, no tak, wymyślił, ale dobra, nie mogę być zgorszeniem w kościele, bo lepiej, żebym sobie uwiązał kamień młyński u szyi i rzucił w wodę, nie? Niż być zgorszeniem w kościele, więc mówię, dobrze, przyjmę, ja to nazywam ten opłatek, poczekam, minie czas, jak już będę widział, że inni czas adoracji minął, inni spożywają, to ja też spożyję i to, co tam w środku we mnie, to sobie z tym poradzę, żeby nie być zgorszeniem dla innych. I kapłan podchodzi, no do mnie pierwszego, bo ostatni byli pierwszymi, nie? I mówi, ciało Chrystusa i daje mi komunię, daje mi Pana Jezusa na rękę. I w momencie, gdy dotknął mojej ręki, ten Pan Jezus, nie kapłan, to słuchajcie, z moich oczu, już dorosłego faceta, miałem wtedy 24 lata, polały się łzy, ale takie, nad którymi nie umiałem w żaden sposób zapanować. I to nie był jakiś inny Pan Jezus niż do tej pory, w sensie kształtu, koloru, nie? W mojej głowie była wręcz niewiara w to, że On tam jest teraz obecny. Mówię wam zupełnie szczerze. I co robi Bóg? Od razu mi się kojarzy ta sytuacja z Tomaszem. O nim się mówi niewierny Tomasz, nie? Ale to wiecie, że myśmy tak dopisali. On w ogóle to tak przedrostek ma święty. a nie niewierny. On jest święty. Kościół uznaje Tomasza za świętego. Ale pamiętacie, on powiedział Jezusowi, że on ma problem. Znaczy Jezusowi powiedział, Bogu, bo tam wtedy Jezusa cieleśnie nie było wtedy z nimi w wieczerniku. Powiedział, nie uwierzę, jak nie włożę palca, nie włożę ręki do jego boku. Nie? A on powiedział, ja mam potrzebę, ja muszę
się upewnić, bo wy mi tutaj jakiś kit wciskacie, nie? I co zrobił Jezus za tydzień? Przyszedł i mu na to odpowiedział. Włóż palce, włóż rękę. A dopiero potem mu wygarnął niedowiarstwo. Wiesz co? Życzę ci, żebyś był jak święty Tomasz. Jeżeli masz wątpliwość, to życzę ci, żebyś ją wypowiedział przed Panem Bogiem i pozwolił Bogu na tą wątpliwość odpowiedzieć. Co to robi? To powoduje, że potem już nie możesz Bogu powiedzieć nie. Jeżeli prosiłeś o dowód i Bóg ten dowód ci da, okej, to już może wtedy nie jest wiara, tylko wiedza, ale już nie możesz na logikę się wycofać. To jest nielogiczne, żeby potem się wycofać. Ja już nie mogę w innych zawodach dzisiaj wystąpić. Ja już nie mogę iść inną drogą. Ja nie mogę być w innym kościele niż katolicki. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Bo tam właśnie, gdy klęczałem, gdy ten Pan Jezus dotknął mojej ręki, zacząłem płakać i zaczęła się przedziwna i przepiękna historia, która trwała około pół godziny tam, w tym miejscu, pod tą ścianą, blisko tabernakulum. Nagle ja próbowałem te łzy otrzeć drugą ręką, ale to nie działało. Próbowałem to opanować, ale to nie działało. Próbowałem schować głowę, żeby nikt nie widział, bo przecież mężczyźni nie płaczą. Ale to też nie wyszło. Nie byłem w stanie z tym zrobić nic. Za chwilę poczułem, że obraz na ręce, no bo sobie pomyślałem, to pewnie związane z tym Panem Jezusem. Nie? A nie, że ksiądz miał dziwny perfum, przeszedł koło mnie i mnie jakoś wzruszył. Nie? Więc zaczynam patrzeć na to, rozumiecie mnie, na okrągłe kółko białe, tak to wygląda, nie? Normalnie taki jest kolor i kształt. I nagle mi się ten obraz zaczyna rozmywać. Nagle nie umiem złapać ostrości, a do dzisiaj mam dobre oczy, wtedy też miałem dobre oczy. I tak by mi się zaczęło falować to wszystko i nagle tak jakby jakaś chmura przyszła nad moją ręką, że tej hostii nie było widać i po chwili z tej chmury zaczyna się powolutku wyłaniać obraz i wyłonił się obraz głowy Pana Jezusa, tylko to był obraz ruchomy, to był obraz, w którym w czasie rzeczywistym ciekła krew cały czas z korody cierniowej. Ta głowa była pochylona, widziałem ją jakby z tej strony, czy jakby od góry. Miałem na ręce, no ja jeszcze wpierw nie dowierzałem, jak już miałem tak totalnie ostre, full HD, wszystko było, to ja się szczypałem, czy mi się to nie wydaje, nie? Czy nie zwariowałem, czy patrzyłem, czy świat dookoła jeszcze jest był. W ogóle to jeszcze była nawet nasza era, wszystko się zgadzało. I potem już nic dookoła mnie nie interesowało. I słuchajcie, ten obraz był tak wyraźny, i po chwili ten Pan Jezus z tą głową, widziałem górę głowy, nie, w tej koronie, i on nagle tą głowę podnosi do góry, tą twarz, że zaczyna się obracać twarzą do mnie. Wcześniej był górą głowy, teraz twarzą do mnie. I gdy się obrócił do mnie twarzą, to ja już tak płakałem, że to już nie wiem jak to, no, już nie umiałem, nic, coś mnie oczyszczał, mnie dotykał, no nie wiem, coś niesamowitego robił ze mną Bóg. I po chwili zrobił kolejną rzecz, to Jezus otworzył oczy. Wcześniej miał zamknięte. Gdy te oczy otworzył, to ja poczułem, jakby ktoś mi wbił miecz w serce. Się cały zgiąłem. Ja poczułem wielki ból, który przeszedł moje serce. Ale gdy już się odgiąłem z tego bólu, to te oczy, jakby z tych oczu zaczęło wychodzić coś, co zaczęło obejmować całego mnie. Ja poczułem miłość, która zaczęła obejmować. Tak czułem, jakby ktoś nawet przytulał każdy mój włos osobna. Nie? Pierwszy raz w życiu byłem cały przytulony, bez żadnego braku. Mama jak przytula dziecko, to zawsze jest jakiś brak. Nie? Kawałek dziecka nieprzytulonego. Nie? No, rozumiecie? No chyba, że dziecko w ciąży, to ono wtedy jest całe przytulone mamą. Nie? Ale no to czułem się jak dziecko w ciąży, choć z ciąży nie pamiętam, jak to było. Czułem, że cały jestem przytulony i słuchajcie, ta twarz Pana Jezusa, ona była pełna bólu. Ale te oczy, to było zupełne zaprzeczenie tego, co było dookoła. Z tych oczu tryskała po prostu sama miłość, czysta miłość. I ta miłość właśnie całego mnie zaczęła obejmować. I stało się coś takiego pięknego. Do tego też nie mogłem wyreżyserować.
bo Pan Jezus za chwilę zaczął do mnie mówić. Ale co ciekawe, pamiętacie, że tutaj klęczałem, po prawej była ściana i On do mnie mówił nie z tego, co widziałem Pana Jezusa, tylko od tego tabernakulum. I ja spojrzałem w tą stronę, czy ktoś nie stoi po mojej prawicy, nie po mojej prawej stronie, czy kogoś tam przypadkiem nie ma, ale no nie było z ludzi nikogo. Nie? Ksiądz siedział po tamtej stronie, na tym krzesełku, bo już było widocznie ileś tam po komunii, był czas. No niewiele mnie interesowało tak naprawdę, co tam było dookoła, ale a tutaj nagle po prostu z tej jakby prawej ściany głos do mnie mówi, nie bój się, nie lękaj się. To się wielokrotnie pojawia. Nie bój się, nie lękaj się. Ale potem mówi właśnie fragment z Psalmu 45. Znaczy wpierw jeszcze nie, bo mówi, moja prawica cię wspiera, a potem ten fragment 45. Psalmu, twoja prawica wskaże ci wielkie dzieła. Nie? Potem do mnie mówi, krocz dalej tą drogą, którą kroczysz. Tu zrozumiałem, że chodzi Jezusowi, jesteś dzisiaj w Kościele katolickim, krocz dalej tą drogą, nie inną. Dalej idź i głoś Ewangelię. Ale po chwili mówi kolejną rzecz, zrobił chwilę przerwy i mówi, nie musisz już zasługiwać na moją miłość, twoje zbawienie dokonało się 2000 lat temu. Ja już umarłem za każdy twój grzech. To chcę powiedzieć, że często moja grzeszność nie pozwalała mi, czy blokowała przekazywanie dobrej nowiny dalej. Od tego momentu Bóg przywrócił mi godność. Diabeł, oskarżyciel, nie ma dostępu. Ja wiem, że jestem grzesznikiem i wiem, że mam sakrament pojednania i ten grzech zawsze tam mogę oddać. Ale wiem, że niezależnie od grzechu, który popełnię, Bóg dalej kocha mnie największą możliwą miłością. Nie, wiem, to jest za słabe słowo. Doświadczam. Bo wiem to, wiecie, można różne rzeczy. Doświadczam, że On mnie kocha. I słuchajcie, Jezus powiedział, twoje zbawienie dokonało się 2000 lat temu. Umarłem za twoje grzechy. I potem obraz zniknął znowuż tak w fazie przejściowej przez tą taką mgłę do normalnej postaci hostii. Ja już byłem w innym miejscu zupełnie w moim myśleniu. I Bóg włączył mi tak jakby filmy w głowie, w pamięci, czy przed oczami. Zaczął mi pokazywać moje życie, ale w trzeciej osobie. Że patrzyłem na siebie jako człowieka obok, jakbym z boku patrzył, nie? I pokazywał mi konkretne sceny z konkretnego mojego życia, które pamiętam, nie? Przypominał mi sceny od małego dziecka, gdzieś tam 3-4-letniego, po dzień poprzedzający to zdarzenie. I co mi pokazywał? Pokazywał mi sytuację, jak zawsze w moim życiu, od tego malutkiego chłopczyka, próbowałem zasłużyć na czyjąś miłość. Że ciągle robiłem coś i mi ta pierwszą scenę, jaką mi pokazał, to jak wyciągałem jako takie małe rączki z łóżeczka, żeby ustawić na baczność papcie moje, które tam lekko były przesunięte, żeby były idealnie na baczność i równo, żeby nikt na mnie nie nakrzyczał, że mam krzywo kapcie, czujecie? Taką, bo widocznie na mnie krzyczano, że miałem krzywo kapcie, nie? Potem pokazał mi scenę, jak nie było rodziców w domu i usłyszałem dzwonek do drzwi i wybiegłem z tego pokoju, a to już była późna noc, i wybiegłem, i mama wchodzi, tata, a ja, o mama, wiecie, tak, co, ty nie w łóżku? I znowu, nie. Potem kolejne, tak mi takich sytuacji pokazał. Potem pokazał mi, że takie problemy miewałem z kolegami, koleżankami w szkole, że to coś kupię komuś, żeby mnie lubił. Zasłużę na to, żeby mnie akceptowano, najprościej, nie? Potem pokazał mi, że te same błędy robiłem w relacjach z moją narzeczoną, potem z moją żoną, króciutko w małżeństwie, bo myśmy dopiero byli małżeństwem od października, nie? Czyli z narzeczoną i z żoną, a na końcu pokazał mi, że to samo próbowałem robić w relacji z Nim, czyli z Bogiem. Że ja myślałem, że ja zrobię jeszcze więcej, a ty będziesz jeszcze bardziej działał, nie? Czyli co, na sobie budowałem, nie na Nim? Jezu, ufam Tobie, a nie Jezu, ufam sobie. Ja sobie to nie ufam, wiecie? Doświadczenie pokazuje, że sobie to nie ma co ufać, nie? Sobie chcę tylko może zrobić uf i dalej ufać Jemu. I wiecie, co mi pokazał scenę? Przepiękna scena. Wracałem z promem ze Szwecji. Statkiem, promem płynąłem. Wieczorem wypłynęliśmy i był zachód słońca, więc dużo ludzi było na pokładzie, bo to pięknie wygląda. Słońce zaszło i zrobiło się ciemno i zimno.
I jeden po drugim zaczęli schodzić pod pokład, nie? Tam płynęliśmy wtedy ze Szwecji, ja nie pamiętam, z 10 godzin, czyli tam noc, że rano mieliśmy dopłynąć na miejsce. Chyba ze Sztokholmu wtedy płynęliśmy. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że wiedziałem, że na dole są ludzie, którzy wracają z kontraktu ze Szwecji do Polski, no i świętują. Polacy to jest radosny naród, więc lubi świętować. I oni tam pod pokładem świętowali tak, na umór się u nas mówi, nie? I zacząłem się za tych ludzi modlić, bo Bóg mi ich wsadził w serce. I wyjąłem se różaniec, zacząłem się modlić, no. I po którejś dziesiątce, nie wiem, czy po piątej, czy po którejś, taka myśl mi przyszła do głowy. Słyszałem, że ojciec Pio codziennie zmawia 40 dziesiątek. Zmawiał, czas przeszły. No to mówię, to jeszcze mi tylko 35 zostało. To se machnę te 35 dziesiątek jeszcze i mówię, a potem zejdę, to Bóg tak będzie działał, że wow. No i jedyne, co pamiętam, to, że zamarzłem tam u góry, bo księżyc jakoś słabo ogrzewał wtedy wiadę na tym górnym pokładzie. Już jak była 39, to już podejrzewałem, że mam szansę przeżyć, nie? Dobra, 40, dobrny, ale byłem dumny, nie? Zamarznięty, ale dumny. Schodzę pod podkład i rzeczywiście zacząłem ewangelizować tych ludzi. Bóg robił niesamowite rzeczy. Nawet niektórych od razu uwalniał od alkoholu, że tylko zaczynałem z gościem rozmawiać i on trzeźwiał, nie? No, szkoda, bo zaś musiał pieniądze wydawać, żeby ewentualnie wrócić do poprzedniego stanu. Mogło się mu nie opłacać. Ludzie mi opowiadali całe swoje życie, jak im się potoczyło, jak się pogubili, jak stracili Pana Boga, jak stracili swoje małżeństwa, swoje rodziny, nie? Ale to nie o to chodzi. Jezus mi tą scenę pokazał. Wiecie, co mi powiedział? Bo dał mi komentarz do tego filmiku. Powiedział, Witek, gdybyś ty poszedł po pierwszej dziesiątce, to patrz, o ile byliby mniej pijani. Ale teraz rozumiecie, nie musisz zasługiwać. I powiem wam, to był 2001 rok, mamy ten, ustaliliśmy to, bo 18, czyli 17 lat temu objawił mi się Pan Jezus i między innymi powiedział do mnie te słowa, ale chcę wam powiedzieć, że od tamtej pory jest wolność w moim sercu. Mi się zawsze od razu kojarzy Galatów 5:1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dlatego ja na nowo nie poddam się w niewolę grzechu. No 5:2 to już. Od tamtego momentu wiem, gdzie jestem, wiem, kim jestem, wiem, dokąd zmierzam. Nie ma zasługiwania. To jest... robię to, bo słudzy nieużyteczni jesteśmy, też powiem za świętym Pawłem. Wiem, co mi zlecono, wiem, kto mnie zaciągnął do armii, wiem, co mi zlecił i dlatego jadę i to robię. Czy mi się chce? Najczęściej mi się nie chce. Ale znowuż pociechą są słowa świętego Pawła, robię to, czego nie chcę. Amen? Ale robię to nie ze względu na mnie, nie ze względu na to, by się z nim spotkać, bo mamy pewność, jak mówi Hebrajczyków 10 rozdział, mamy pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego. Amen? Ale przez krew Jezusa, a nie przez swoje zasługi. Przez to, co Bóg dla mnie zrobił, a nie ja dla Boga. I od tamtej pory jestem wolnym, szczęśliwym człowiekiem. Nie chcę mówić, że to jest łatwe życie. Nie. To jest trudne życie. 110 tysięcy kilometrów rocznie, nie licząc samolotów, nie? Rzadko w domu i tak dalej. Nie jest to łatwe życie. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg jest absolutnie we wszystkim wierny. I ci, którzy słuchali mnie gdzieś na YouTubie wcześniej, to wiecie, tam mówiłem o tym, że pewnie ludzie obiecali nam dom, że dostaniemy dom. No i chcę wam tylko zaświadczyć, bo nie wiem, czy już wiecie, czy nie, ale od prawie 2 miesięcy mieszka... Którego dzisiaj jest? 22. Od 2 miesięcy, od 22 grudnia mieszkamy w Rzeszowie, w tym domu, który ktoś nam ileś wcześniej przyobiecał. I od razu mi się kojarzy Mateusz 6:33. Troszczcie się wpierw o Królestwo Niebieskie, Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen. I doświadczam tego cały czas. Doświadcza tego moja żona, doświadcza tego nasza rodzina. Bóg jest wielki, wszechmogący, miłosierny, patrzy na mnie ciągle z miłością. I to jest piękne, bo jestem cały czas Jego dzieckiem w Jego rękach i nie muszę się o nic martwić. Jezu, ufam Tobie. To co, do zobaczenia najpóźniej w niebie, nie? Mam nadzieję, że przynajmniej w tym gronie.